Witajcie. Dziś z niekłamaną radością, a może na razie nadzieją, będę degustował z Wami i porównywał dwa doppelboki, czyli dwa podwójne koźlaki w wydaniu pszenicznym, czyli będą to podwójne, nie dość, że podwójne koźlaki, to pszeniczne koźlaki. Czyli po niemiecku Doppelbock, Weizen Doppelbock. Są to piwa od tego samego producenta. Oba, tak jak powiedziałem, to podwójne koźlaki z taką samą zawartością Plato 18,5 i z takim samą zawartością alkoholu 8,5. Natomiast jeden to jest koźlak, podwójny koźlak jasny, pszeniczny, a drugi to jest podwójny koźlak ciemny, pszeniczny. Tu są oczywiście zostały użyte inne chmiele. Tutaj jest Herkules, tu jest Safir i tu jest Tradition, czyli Hallertauer Tradition, Hallertauer Safir. Okej. Wiele dobrego o tych piwach słyszałem, ale kiedyś miałem okazję pić wymrażanego boka z tego browaru. Mają też w swojej ofercie, ale nie urwał mi głowy. Zobaczymy, jak będzie z tymi piwami. Dobrze. Zaczniemy od jasnego. Jasne będzie miało więcej IBU, ale no, bezpiecznie jest jasne na początek względów smakowych. W pierwszym zapachu kwaskowe. Taki Weizen. Może trochę goździków. Też od piwa pszenicznego. Tak powinno być. Przecież goździki i banany to wyznacznik pszeniczniaków. No, tutaj jest z kieliszka o wiele delikatniejszy. Ten zapach jest bardzo przyjemny, wręcz kwiatowy. Ach, łąka, kwiaty. Kwiat jabłoni nawet, lipy zapach, przepięknie to piwo pachnie. Piana jest gęsta, nie jest całkowicie biała. Tak, jest troszkę ekry. Piwo jest nieprzejrzyste, tak jak pszeniczniak. Nie powiedziałem, że oba te piwa są niepasteryzowane i niefiltrowane. W otwartych kaziach fermentowane i jeszcze potem w butelkach. Przepiękny zapach, naprawdę. Miodowy trochę. No jest, powiem Wam, fantastycznie. Znaczy przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bo tu jest wszystko. Wszystko, co charakterystyczne i dla pszeniczniaka, i wszystko, co charakterystyczne dla boka i doppelboka. Pięknie ułożony, wszystko jest fantastycznie skomponowane. A teraz na końcu pojawia się goryczka, w której ten goździk jest jakby umoczony i ten banan. Także ma wszystkie atuty dobrego pszeniczniaka i wszystkie atuty doppelboka. Alkohol, to piwo trochę grzeje, ale alkohol jest ukryty. To nie wali ani w zapachu, ani w smaku, żadnym spirytusem. Fantastyczny koźlak, naprawdę najlepszy Weizen koźlak, jaki piłem do tej pory, jasny na pewno. Takie są moje pierwsze odczucia. Teraz zobaczymy, jak wygląda przy nim. Tak, ta gorycz, na początku słodycz, gładkość, a potem wchodzi fantastyczna goryczka. Zobaczymy, jak ciemny braciszek ma się przy jasnym. Aha, bo nie powiedziałem jeszcze, no ale to widzieliście, że Aventinus nazywa się to piwo. Aventinus. Tamto to po prostu Hopfenweizen, a to Aventinus. Mitycznego króla Aventisa. Wrażenie większego wysycenia niż w tamtym, co słyszycie pewnie.
Zapach z butelki mniej intensywny. Nie tak kwaskowy, jak tam to było na początku. Tutaj też ten zapach jest z kieliszka delikatniejszy. To pachniało, tak? Pachniało fantastycznie. To mniej pachnie. Równie gładkie i ułożone fantastycznie, ze świetną goryczką. Bardziej karmelowe oczywiście, bo ciemne w smaku. Śmieszne, bo ciemne piwo, a wrażenie, że jest bardziej wodniste od tego białego. To już tak nie rozwala. To jest bardzo, bardzo dobre piwo. Bardzo fajny koźlak, ale nie tak cielisty koźlak. Nie tak cielisty jak tamten. I dlatego trochę mniej mi pasuje. Na końcu też jest goryczka nie taka silna jak tutaj. Ale jest nieźle. Jest nieźle. Także polecam wam. Oczywiście z całego serca polecam wam oba te koźlaki, a zwłaszcza koźlak jasny. Jest to jeden z lepszych koźlaków, jakie w ogóle piłem. Trzymajcie się, na razie.